Cześć, witam Was na kanale Alto. Dziś przychodzę do Was z robotem sprzątającym, który mopuje, sam się oczyszcza, myje, suszy i dodatkowo odkurza. Zapraszam Was na test EcoVax D-Bot T10 Turbo. Do dzieła! O tej stacji dokującej sporych rozmiarów powiem Wam za chwilę. Zacznijmy sobie od odkurzacza. I tutaj klasyczna budowa. Na górze oczywiście czujnik LiDAR, który pozwala na pozycjonowanie naszego odkurzacza i skanowanie laserowe pomieszczeń. Dzięki temu wszystko mamy precyzyjnie w aplikacji i mapa pomieszczeń jest tworzona dosyć sprawnie. To, co mi się podoba, to fajna magnetyczna pokrywa. To jest niestandardowe. Śmieję się, że można też to używać jako frisbee. Natomiast pod spodem skrywa ona wszystkie potrzebne rzeczy w naszym urządzeniu. Włączenie, wyłączenie. Przycisk do resetowania Wi-Fi, przycisk statusu, jeśli chodzi o naładowanie baterii, a także pojemniczek wraz z odpadkami. Z wygodną rączką łatwo to oczyścić i włożyć z powrotem. Z przodu urządzenia mamy zderzak, który bardzo fajnie amortyzuje, a także kamerę, która nazywa się AIVI i to jest wersja 3.0. Jest to kamera, która rozpoznaje nam to, co jest na naszej podłodze i dywanie, tym samym oznacza to na mapie i na przykład omija, mówię tutaj o kablach, też na przykład jakichś zabawkach naszego dziecka. No i dodatkowo służy to jako kamera domowa, czyli możecie się zalogować na odkurzacz w aplikacji i podejrzeć to, co dzieje się w waszym pomieszczeniu, więc jest to też taki rodzaj trochę szpiega. No i dodatkowa kamera w domu, która pełni funkcję ochronną. Więcej natomiast dzieje się pod spodem naszego urządzenia. Tutaj ogromny plus za dwie miotełki. One absolutnie wymiatają i mówię tutaj dosłownie i w przenośni. Dwie miotełki pozwalają na precyzyjne oczyszczenie praktycznie każdej powierzchni. Mówię tutaj o narożnikach czy na przykład nogach krzeseł. Jak wiecie, w naszym teście praktycznym zawsze dajemy krzesło i odkurzacz daje sobie świetnie radę z wymiataniem tej powierzchni dookoła cienkiej nogi krzesła, dzięki właśnie dwóm miotełkom. Oczywiście kółko obrotowe, szereg czujników, które uniemożliwiają spadnięcie odkurzaczowi ze schodów. No i oczywiście szczotka. Też dosyć zaawansowanej budowy. Raz, że mamy tutaj gumę, dzięki temu, jak widzicie, szczotka pracuje grawitacyjnie i przysysa się do podłogi, więc brud sprząta bardzo dobrze. A tutaj dodatkowo mamy jeszcze szczotkę z miękkim włosiem, a także gumą. Dzięki temu brud wsysany jest precyzyjnie. Dwa duże, szerokie, bo nie w każdym modelu odkurzacza są aż tak szerokie koła, z dobrym skokiem, więc bez problemu poradzą one sobie z wjazdem na progi, wyższe dywany i inne przeszkody. I creme de la creme naszego odkurzacza, czyli dwa pady do mopowania naszej podłogi. One się kręcą z prędkością prawie 200 obrotów na minutę. Dzięki temu nasza podłoga jest czysta. No i rzeczywiście to jest wymopowana podłoga. To nie jest taka przetarta, tylko to jest wymopowana, wyczyszczona podłoga. I tutaj rzeczywiście odkurzacz świetnie sobie daje radę z myciem. Przejdźmy sobie do stacji dokującej. Stacja dokująca jest dosyć sporych rozmiarów. Ja jestem dla skali, więc jak widzicie jest dosyć duża. Tutaj nasz odkurzacz wjeżdża i ma automatycznie stację dokującą do ładowania i czyszczenia padów. Odkurzacz sam sobie dozuje wodę, to zaraz sobie zobaczycie, a także sam wysysa brudną wodę, więc jeśli skończy sprzątanie, wjeżdża na stację dokującą, tutaj nalewa się woda, czyszczone są pady, dzięki temu nie zbierają się tam bakterie, przykre zapachy, pleśnie i tak dalej. Następnie po wyczyszczeniu padów, odessaniu brudnej wody z odkurzacza, pady są poddawane procesowi suszenia, więc przez od 2 do 4 godzin te pady po prostu się suszą, dzięki temu są zawsze świeże, czyste i gotowe do następnego sprzątania. Nie musicie nic przy tym odkurzaczu robić. To jak odkryję moją magiczną klapkę, to zobaczycie sobie, proszę bardzo, pojemnik z brudną wodą. Zestaw do czyszczenia, proszę bardzo, jak fajnie wkomponowany. A także zbiornik na czystą wodę. Tutaj lejecie wodę, no naprawdę to jest spory zbiornik, więc spokojnie starczy Wam na, no myślę, z 2-3 tygodnie. Lejecie czystą wodę, wkładacie, pyk, bardzo prosty sposób zmiany. Oczywiście wszystkie informacje o tym, że musicie zmienić wodę, dolać wody, dostajecie w aplikacji. Zestaw do czyszczenia, zawsze pod ręką, żeby nie zgubić. I zbiornik z brudną wodą. Tutaj także dostajecie informacje, jak widzicie, tutaj jest pływak, który, kiedy ten zbiornik się zapełni, powie Wam o tym, że czas na wymianę. I tak przygotowany odkurzacz tak naprawdę jest bezobsługowy, prawie bezobsługowy, bo ta stacja do końca nie wysysa brudu, a szkoda, bo są odkurzacze, które mają 3 w jednym, to jest stacja 2 w jednym. Więc musicie zawsze pamiętać o tym, że kiedy macie dużo brudu na podłodze, to oczyścicie ręcznie. Natomiast jest to odkurzacz bardziej widać, że nastawiony na mopowanie niż na odkurzanie. Natomiast oczywiście odkurzać potrafi. Natomiast potwierdźmy moje słowa. Zapraszam Was na test praktyczny.
Posprzątane, pomopowane, więc czas na wnioski. Zacznijmy sobie od dywanu. Jedna z najlepszych skuteczności, jeśli chodzi o testowane roboty przez nas, gdyż podłoga była praktycznie perfekcyjnie wysprzątana. No tam drobne, naprawdę drobne rzeczy zostały z takiego bardzo drobnego proszku, więc to jestem w stanie wybaczyć. Tak jak już mówiłem, przy krześle wysprzątane perfekcyjnie. Dwie miotełki są niezastąpione i naprawdę dają sobie świetnie radę. Bardzo dobrze odkurzacz posprzątał całą powierzchnię, natomiast mam jak zwykle przy EcoVaxie problem z jego pozycjonowaniem. Ja nie wiem, czy to jest sztuka i styl pijanego mistrza, w każdym razie działa. Niemniej logika sprzątania tego odkurzacza pozostawia wiele do życzenia. On jest w stanie szybko zmapować pomieszczenie i to robi dobrze. Ma tego lidara, ma wszystkie czujniki, ma kamerę, a nadal jeździ po omacku. Dlaczego? Nie wiem. Niemniej jak mierzymy efekt, no to jest najważniejsze w odkurzaczu, bo zakładam, że ja go włączam, idę sobie do pracy, do domu, na spacer, na zakupy, a on sobie sprząta. Naprawdę super, dlatego że jest czysto. Natomiast kiedy nagrywaliśmy ten test, no to tak, 50 razy kręcił się dookoła nogi, później pojechał sobie gdzieś tam, później wrócił za stację dokującą. Już myśleliśmy, że dobrze sprząta. Już było logicznie. Ale nie, bo znowu pojechał pod krzesło i to było takie zamieszanie, straszne zamieszanie, zresztą to widzicie na mapie, bo szlaczek sprzątania jest totalnie dziwny. I tak było w poprzednich EcoVaxach, one gdzieś tam mają problem z pozycjonowaniem, no ale sumarycznie sprzątają bardzo dobrze, więc to liczy się najbardziej. Tyle o dywanie. A co z mopowaniem? Mopowanie też super. Przede wszystkim dozowanie wody, czyszczenie padów, suszenie, to wszystko dzieje się bez naszego udziału i dzieje się dobrze. Pad jest odpowiednio nawilżony, podłoga jest myta dokładnie, nie było żadnego paska, pozostałości, czegokolwiek, nie pozostawiał smug. Podłoga po takim sprzątaniu szybko schnie, więc tak naprawdę zanim odkurzacz jeszcze włączy cały proces suszenia i mycia, to trwa około 5 minut, a później tam od 2 do 4 godzin to suszenie, no to po 5 minutach podłoga jest już sucha. Więc to jest super, że ta woda jest dozowana w odpowiedniej ilości, a przede wszystkim sprzątanie nie pozostawia smug i podłoga jest faktycznie umyta. To nie jest tak, że to jest takie przetarcie, tylko to jest dobre umycie podłogi. Brakuje mi tylko detergentu. Gdyby tutaj dało się jeszcze dodać jakiś detergent, to byłoby ok. Natomiast są też odkurzacze, które detergent mają wbudowany w stację i też dozują sobie go troszeczkę. To pozwala po prostu odświeżyć tą podłogę i tam mamy wtedy fajny zapach. Natomiast i tak EcoVax dobrze mopuje i bardzo dobrze odkurza. Jedną wadą jest to, że kiedy macie dywany i podłogę, to musicie pamiętać o tym, żeby zdjąć te pady. One w żaden sposób się nie podnoszą. Szkoda, bo gdyby one się podnosiły, no to wtedy jesteście w stanie połączyć odkurzanie z myciem podłogi w pomieszczeniach, gdzie mamy dywan i podłogę. A tak musicie dzielić oczywiście za pomocą aplikacji strefy, więc albo mopujemy, albo odkurzamy, albo mopujemy i odkurzamy, ale tylko na przykład na kaflach. Jeśli chodzi o technikalia, moc ssania to 3000 paskali, wytrzyma na baterii ponad 3 godziny sprzątania, a oczywiście jest w stanie wrócić, naładować się i kontynuować sprzątanie. Natomiast jeśli chodzi o poziom hałasu, wynosi on 67 dB. Jeśli chodzi o aplikację mobilną, ona jest zaawansowana i potrafi naprawdę sporo. Poza oczywiście inteligentnym mapowaniem pomieszczeń, zaznaczaniem niedozwolonych stref, podglądaniem trasy, gdzie jest stacja dokująca, możliwością mapowania 3D, to jest też super, że tak naprawdę mamy dostęp do mapy 3D, to możemy jeszcze sami dodawać obiekty. Czyli na przykład, jeśli wiecie, że gdzieś jest komoda, szafka, buda dla psa czy drapak dla kota, to możecie sobie to wskazać, odkurzacz wtedy po prostu będzie wiedział, żeby tą strefę omijać, bo jest ona szczególnie ważna. Oczywiście pełne ustawienia obrotów, wykrywanie dywanów, samo zwiększające się obroty, to wszystko ten odkurzacz ma. Możliwość dwukrotnego posprzątania, no i tak naprawdę możliwość zarządzania też kilkoma mapami. Więc jeśli macie dom wielorodzinny albo mieszkanie dwu-, trzypiętrowe, to możecie sobie bez problemu korzystać z odkurzacza i przenosić go tylko na daną kondygnację. On rozpozna, gdzie jest i będzie sprzątał już we wcześniej zapamiętanej mapie. I oczywiście funkcja wideo menadżera, czyli możliwość raz, że podglądu tego, co dzieje się na ekranie. Zobaczycie sobie. I mamy podgląd. Teraz w kamerę świeci akurat lampa, więc o, proszę bardzo, moja ręka, tam jest Mati z kamerą. I oczywiście możemy sobie wchodzić do tego menadżera i zarządzać plikami wideo, które zostały zrobione, czy też zdjęciami podczas odkurzania. Fajne, wygodne, no i tak jak mówię, pełni to funkcję kamery domowej. Podsumowując, D-Bot T10 Turbo jest odkurzaczem, który potrafi bardzo dobrze mopować, potrafi bardzo dobrze odkurzać. Potrafi robić jedno i drugie, natomiast niestety nie potrafi samoczyścić swojego zbiornika i to jest największa wada, bo tak mielibyśmy bezobsługową maszynę na dobre 3-4 tygodnie. Oczywiście producent zaleca wymienianie brudnej wody po każdym sprzątaniu, ale wiadomo jak jest, to jest życie, a nie marzenia producenta, więc no, to jest chyba największa wada tego urządzenia, czyli
to, że musicie sami oczyszczać śmietniczek, ten pojemnik na brud. Gdyby nie to, byłby to odkurzacz praktycznie idealny. Delikatnie przyczepiam się do tego pozycjonowania, ale i tak sprząta on bardzo, bardzo dokładnie i świetnie mopuje podłogę. Te pady sobie dają świetnie radę, no i najważniejsze jest to, że one się suszą, same nawilżają i wszystko robią za nas, więc nie musimy praktycznie o to dbać. Odkurzacz mogę szczerze polecić dla osób wymagających, które chcą mieć czystą podłogę, umytą i odkurzoną. Jeśli chodzi o aktualną cenę, oczywiście sprawdzicie ją na stronie Alto. Zapraszam do linku w opisie. Jeśli macie do nas jakieś pytania, sekcja komentarzy jest dla Was, a my widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach. Do zobaczenia.